Nie było żadnego Legionu Orła Białego. To jest Polacy służący w Wehrmachcie zostali de facto uznani, zazwyczaj za pomocą przymusu, za Niemców, Pomorze i Śląsk, bo w Wehrmachcie służyć pod bronią mogli tylko pełnoprawni obywatele Rzeszy, zaś poza tragikomedią z Goraliswaffen SS Legion Górale nie byli uznawani przez Niemców za ludność polską, ale jakieś zaginione plemię pochodzenia aryjskiego czy germańskiego. Nie powstała tutaj żadna polska dywizja SS i trudno, żeby tak było. Były koncepcje wykorzystania Polaków, ale pojawiły się one kilka dobrych lat po okupacji i wiadomo było, że Rzesza dostaje ostro nazad, więc raczej chętnych nie było. A, jak coś tutaj irytujący Pirprdy 6, bo Polacy nie mieli zostać poddani masowej eksterminacji, ale zostać zredukowani do prostej siły roboczej po wysiedleniu z straconych ziem germańskich. Co innego przepuścić przez komin Żydów i Cyganów, co innego Polaków albo Ruskich. Nie miało to podstaw ani ideologicznych, ani tym bardziej ekonomicznych, a i wątpliwe jest też to, że gdyby Rzesza wojnę wygrała, to po śmierci Hitlera zachowałaby swój stary charakter. Raczej Battle Royale między NSDAP a SS, a potem Noc Długich Noży, twardogłowych nazioli czekałoby pewnie to samo co braci Strasserów albo jakby nie patrzeć dogmatycznych komuchów w ZSRR. XDDDDDDD. To zobaczenia niebawem.